Cześć! Dzisiaj zaczynamy cykl Piszemy etykiety. Przez kolejne tygodnie będę pokazywała Wam, jak samemu w domu możecie zrobić kosmetyki. Kosmetyki, które spełniać będą potrzeby Waszej skóry, a jednocześnie będą miały doskonały skład, ponieważ dokładnie będziecie wiedzieli, co w nich jest w środku. Przyznaję się bez bicia, że ten projekt traktuję bardzo wyjątkowo, ponieważ dotychczas kupowałam kosmetyki w sklepach stacjonarnych albo w drogeriach online. Ale w związku z tym, że od jakiegoś czasu coraz częściej pytacie nas o to, czy robienie kosmetyków samemu w domu jest proste czy trudne i jak to się robi, stwierdziłam, że przetestuję to na sobie. A że ostatnio wydaliśmy e-book Piszemy etykiety, gdzie jest ponad 50 przepisów na różnego rodzaju kosmetyki, to stwierdziłam, że tym bardziej będzie mi prościej. Wszystkie kosmetyki, które będę pokazywała, pochodzą właśnie z tego e-booka i wszystkie te przepisy tam znajdziecie. Partnerem całego cyklu jest sklep z akcesoriami do robienia kosmetyków, a także ze składnikami do robienia tych kosmetyków. To jest EcoSpa. EcoSpa przygotowało również dla Was kod rabatowy 10% na wszystkie Wasze zakupy. Wystarczy wpisać w koszyku zamówień Piszemy etykiety 10. To co? Zaczynamy? Chciałabym dzisiaj Wam pokazać, jak w prosty sposób zrobić dwufazowy płyn do demakijażu. Każda dziewczyna, która nosi mocny makijaż oczu, wie, jak trudno się go pozbyć. Odradzam tarcie okolic oczu, ponieważ ta skóra tutaj jest bardzo delikatna, wrażliwa i cienka, więc takie tarcie może spowodować zaczerwienienie, podrażnienie, a w konsekwencji również szybsze pojawienie się zmarszczek. Płyn micelarny albo mleczko do demakijażu może nie poradzić sobie na przykład z wodoodpornym kosmetykiem, dlatego ja proponuję Wam dzisiaj zrobienie tego dwufazowego płynu, który na pewno sobie z nim poradzi. Do zrobienia płynu będziemy potrzebowali hydrolat różany, olej ze słodkich migdałów oraz konserwant. Do naczynia, na przykład zlewki, wlej hydrolat. Potem dodaj konserwant i wszystko dokładnie wymieszaj. Po dokładnym rozpuszczeniu się konserwantu wymieszaj mieszankę jeszcze raz i wlej ją do butelki. Do butelki z hydrolatem i konserwantem wlej olej ze słodkich migdałów. Po kilku minutach rozdzielą się dwie fazy. Płyn jest wówczas gotowy do użycia. I gotowe. Wstrząśnij butelką zawsze przed użyciem. Aplikuj bezpośrednio na wacik. Przytykamy go delikatnie do oka i uwaga, przytrzymujemy przez około minutę, ponieważ olej potrzebuje tego czasu, żeby rozpuścić makijaż. I gotowe. O właściwościach każdego ze składników więcej dowiecie się z naszego e-booka Piszemy etykiety. Każdy z nich opisany jest pod względem właściwości, zastosowania i wpływu na działanie kosmetyku.